Ale Adanos obawiał się, że pewnego dnia bestia powróci na ziemię. Nie trzeba mi więcej mówić. Czego chcesz? Kiedy mogę zacząć pracę jako twój czeladnik? Najpierw musisz udowodnić, że coś potrafisz. Mogę zostać czeladnikiem u innego mistrza? Inni mistrzowie mogą nie mieć nic przeciwko. Ale gniew Beliara był tak wielki, że... Jak wygląda sytuacja? W tej chwili panuje tu spokój. Jedynie bandyci spoza miasta sprawiają pewne problemy. Przecież wiadomo od dawna. Nie sądzę, żeby coś się zmieniło. Pokaż mi swoje towary. A tam, to tylko gadanie. Czemu nikt mnie nie słucha? Mnie mówili co innego. Było dokładnie tak, jak mówisz. Jeżeli on tego nie widzi, to przecież nie mogę mu pomagać wbrew jego woli. Przecież wiedział o tym wcześniej. Można to było zrobić zupełnie inaczej. Trudno mi w to uwierzyć. I tak tego nie zmienisz. Nie trzeba mi więcej kłopotów. To naprawdę nie mój problem. Czemu nikt mnie nie słucha? Naprawdę w to wierzysz? Nie zasłużył sobie na to. Nic o tym nie wiem. Nie trzeba mi więcej. Pokaż mi swoje towary. Nie jesteś tu po to, żeby oglądać moje towary. Masz mi przynieść te skóry. Więc do roboty. Co do tych wilczych futer? Umawialiśmy się na pół tuzina, no ale masz jeszcze czas. Ruszaj i przynieś mi te skóry. Będę się lepiej
znam się na otwieraniu zamków. Pokaż mi swoje towary. Ode mnie nikt się tego nie dowie. Nie wiem, czym on się tak denerwuje. Czy ostatnio wydarzyło się coś ciekawego? Cóż, wszystko po staremu. Nie można wierzyć we wszystko, czy ostatnio co się słyszy. Powinieneś wiedzieć lepiej. Jak mam się poruszać po mieście, by nie stracić orientacji? Nie trudno się tu zgubić, co? Nawet drogowskazy niewiele pomagają. Jeśli masz kiepską orientację, udaj się do dzielnicy portowej. Kiedy już tam trafisz, idź do domu kartografa. Jego dom znajduje się przy pomoście, niedaleko knajpy. Jestem pewien, że Brahim znajdzie dla ciebie jakąś mapę. Znasz jakichś wpływowych ludzi w Korinis? Spróbuj u kowala lub cieśli w dolnej części miasta. Znajdziesz tam także kilku szanowanych mistrzów.